Witajcie na kanale Zeptobox. Z tej strony ja, czyli Waldek Wawer. I słuchajcie, dziś to już będzie siódmy odcinek. Siódmy odcinek, zobaczymy. Siódmy odcinek, tak jest. Siódmy odcinek fotowoltaiki. Będę to chyba tak nagrywał, że to jednak będzie stanowić ciągłość, bo bez sensu będzie dogrywanie w jakieś inne projekty. W każdym razie, więc to jest kontynuacja odcinku szóstego, jeżeli ktoś nie oglądał fotowoltaiki. Słuchajcie, chodziło o to magazynowanie energii i oddawanie jej za pomocą nie off-grida, tak jak to zwykle się dzieje, tylko on-grida, czyli coś ala taki gotowy, hybrydowy inwerter, który no niestety jest bardzo drogi. W każdym razie bardzo ładnie się to sprawdzało, dlatego że już teraz mam to zdemontowane, ale chcę wam tu pokazać. To jest z dnia 27 maja. Słuchajcie, tylko PV monitor niestety tak wygląda na to, jakby te wykresy pokazywał tylko do zachodu słońca, od wschodu do zachodu. To jest szczególnie produkcji PV. Może to jest jakieś zabezpieczenie przeciw błędnymi danymi. W każdym razie tutaj u mnie słońce już jakby zaszło, znaczy tu jeszcze po zachodniej stronie coś tam było. I tu zaczyna się produkcja od 600 W z tego przetwornika i akumulatorów, czyli tego naddatku energii wyprodukowanego tutaj w tym czasie. Jest tutaj to oddawane wieczorem. I wyobraźcie sobie, oczywiście ten wykres niby tu w tym miejscu się kończy, ale on jeszcze tam produkuje i około tam godziny chyba do 24 ustawiłem, żeby to działało. Do 24, tam jeszcze 30 W produkuje około 24, więc ogólnie taki system działa, jest to do zrobienia. Taki online'owy z akumulatorami na bazie takiego chińskiego inwertera, który kosztuje około 700 zł, więc nie trzeba dużego wydatku, żeby naprawdę zrobić fajny sobie system. Jeszcze do tego regulator ładowania, jakiś 30-amperowy powiedzmy, jest kolejne 160 zł i mamy cały praktycznie zestaw gotowy do działania. Więc to się sprawdziło. A dzisiaj chciałem wam pokazać coś innego. Otóż w końcu po przeróbce uruchomiłem panele od wschodu. Teraz wam to pokażę, jak to wygląda na budynku. No i uruchomiłem dziś, mimo że to jest niedziela, 29 maja, ale dziś jednak mnie to, wczoraj z kolegami tutaj, żeśmy dokończyli instalację tych paneli, zaraz wam to pokażę. Natomiast tutaj od godziny 9 podłączyłem te panele od wschodu. I często się właśnie mówi o instalacji fotowoltaiki wschód-zachód i tak dalej. Co to daje? Daje to to, że wyobraźcie sobie od godziny 9, tak jak tu widać na wykresie, od godziny 9 praktycznie produkcja z tego jednego zestawu paneli zrobiła się dokładnie taka sama jak z dwóch zestawów paneli ukierunkowanych na południe. Czyli żebyście zrozumieli, tak, że postawienie dwóch paneli, jednego zestawu paneli, czyli 8 akurat w moim przypadku, 8 sztuk paneli od strony wschodniej spowodowało, że o godzinie 9 dla przykładu, bo ten wykres na pewno będzie wyglądał lepiej, ta produkcja będzie następnego dnia, czyli jutro, dużo lepsza. Natomiast te 8 sztuk paneli produkowało powiedzmy o tej godzinie 9 1,96 kW. Natomiast 16 paneli, tak, ustawionych na południe, produkowało o tej godzinie 9, powiedzmy, że też te 1,96 kW. Czyli 4 kW produkowały 2 kW, a od wschodu 2 kW produkowały prawie 2 kW, więc wynik jest jasny. Jeżeli chcemy sobie rozłożyć tą produkcję energii na cały dzień równo mniej więcej, to instalacja paneli wschód-zachód będzie bardzo dobrym pomysłem. Wschód dlatego, że już będzie dawało pełną moc,
południe, bo będzie suma mocy z tych obydwóch paneli, czyli tych wschodnich i tych zachodnich. I od zachodu, jeżeli ktoś ma oczywiście taką idealną sytuację, bo ja nie mam i starałem się to wszystko tutaj poprawić. Więc teraz idę na dach i będę mówił, pokażę Wam, jak to obecnie wygląda wszystko u mnie. Więc słuchajcie, obecnie moja instalacja wygląda tak, że zlikwidowałem ten pierwszy rządek paneli ze względu na to, że po pierwsze te drzewa tutaj mi trochę zacieniały, a po drugie, że zimą, w okresach zimowych, ten pierwszy rządek zacieniał mi dół tych paneli. Tutaj mam połączone 7 plus 7 paneli w stringach, właśnie po 7 sztuk. I tamte 8 sztuk, te są 250, 250 watów, tamte, te wyższe, są 290 watów, one mają 2 metry na metr, taki większy wymiar, mają więcej ogniw, wyższe napięcie i tak dalej. I tutaj ta konstrukcja jeszcze pozostała, jako konstrukcja taka moja testowana będzie, tu będę sobie dowieszał panele tylko latem, bo zimą właśnie one będą przysłaniały tamte, więc tak samo ten, czyli łącznie tutaj na tym dachu zostają tylko dwa rządki paneli. Tu jeszcze planowałem dołożyć po jednym ogniwie, ale wyobraźcie sobie, zrezygnowałem z tego, dlatego że tu jest od rana zacienienie w tym miejscu. Jest cień i po prostu dołożenie jednego panelu więcej, a produkowałoby mniej prądu, o dziwo. I tutaj jest ten dach od strony zachodniej, tak mocno zachodniej, i zaraz pokażę Wam od drugiej strony ten dach, gdzieś mniej więcej z tamtej strony to będzie, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda tamte od wschodniej strony. I tam widzimy właśnie, że mamy słońce w tamtym kierunku i tak to na chwilę obecną wygląda. A tak to właśnie wygląda od strony wschodniej obecnie. Osiem sztuk paneli po 250 watów. Pięknie. Od wczesnych godzin już produkuję. Dzięki serdeczne. Łapkujcie, komentujcie. Pytania w komentarzach. Z chęcią odpowiem. Pozdrawiam.